Dzień dobry, Marek Placek, PAGC. Józek Mucha, Polonia Golf Club. Zaczęło się to z porównania między profesjonalnym golfem, co grają między USA a Europą, żeby zrobić coś takiego pomiędzy naszymi klubami, których tutaj jest kilka. Znaczy, wtedy to nie było tak dużo, ale było dużo graczy. I drugą taką drużyną, która mogła grać naprzeciwko, to była, wtedy był Nowy Jork, bo teraz już jest więcej klubów, jak w Michigan czy w Kanadzie. Także wtedy graliśmy między Chicago a Nowym Jorkiem. I to był właśnie taki pomysł, żeby zrobić coś na wzór profesjonalnego golfa. No i to się w miarę udało, bo to już jest 7. turniej. Kto bierze udział? Jak drużyny są dobierane? Tu jest trochę bardziej skomplikowane niż jak w profesjonalnym w golfie, bo nie mamy takiego dokładnego rankingu, żeby to zrobić identycznie jak oni. No w miarę grają najlepsi golferzy, którzy są tutaj w Chicago i w okolicach i którzy dużo się udzielają, może trochę nie grają najlepiej, ale się dużo udzielają dla polonijnego golfa i dosyć dobrze grają, bo są też tacy. Także mniej więcej tak to wygląda. 14 lat to trwa, no i tak jak mówiliśmy, Józek z Igorem Matyjkiem byli pomysłodawcami pierwszego tego turnieju. No i zwrócili się do nas o sponsoring i bardzo chętnie nasza firma NCAB zasponsorowała pierwszy turniej i jeszcze kilka innych. I zasady wyboru wtedy były bardzo proste, bo były tylko dwa kluby, były w Chicago, było połowa z jednego klubu, połowa z Podhale Golf Club. W tej chwili są trzy kluby i tak no, w zasadzie powinno być 4-4-4, jest różnie, ale mniej więcej tak jest. Są chłopaki ze wszystkich klubów dzisiaj tutaj, z chicagowskich, no i gramy tak jak mówimy, format Chicago, reszta świata. I prowadzimy 4-2 do tej pory w tych turniejach. Są dwie drużyny, po 12 zawodników w każdej drużynie. W pierwszy dzień gramy dwa mecze. Pierwszy to jest better score, czyli gramy każdy swoją piłkę, zapisujemy najlepszy wynik, jaki z dwójki kto osiągnął i według tego jest punktacja. Jak my mamy lepiej, no to jesteśmy jeden punkt do przodu, gorzej, no to jest remis i tak dalej. A druga gra jest tak zwany alternate shot, czyli pierwszy zawodnik uderza z tee i po nim następuje następny, uderza i tak dalej. No i tak, na zmianę. No i trzecia gra są indywidualne mecze, które rozstrzygają w drugi dzień wszystko w zasadzie. W tej chwili puchar dzięki Józkowi, który był kapitanem ostatnim razem w Nowym Jorku. Odzyskaliśmy puchar po 4 latach. No i mam nadzieję, że zostanie w Chicago w tym roku. No rozwija się. Można powiedzieć, że się rozwija. Jest dużo więcej zawodników i jest dużo bardzo dobrych zawodników. Jeżeli można dodać, to jest bardzo dużo młodych, dobrych zawodników. Chłopaki się garną i, no i widzimy, że przyszłość tego golfa polonijnego naprawdę jest w dobrych rękach. Także, tylko że tu też chcemy, żeby
żeby nie oddawać to kompletnie, na przykład żeby pozbierać zawodników z high school i może z college czy coś i oddać to wszystko, tylko żeby to była też nasza wspólna zabawa, ci trochę starszych golferów, którzy w miarę dobrze grają. I żeby grali jeszcze, by trochę w tym uczestniczyli, to także nie będziemy szukać na siłę, że ktokolwiek gdzieś tam gra w szkole czy co, bo to jest też inny poziom. My się od młodych czasami możemy nauczyć, naprawdę, jeżeli chłopaki grają w high school czy w college, to już są prawie pros, bardzo dobrze grają, mają kilku takich zawodników i tak Józek powiedział, no oni nie mogą grać z nami w Ryder Cup, bo takie są zasady, że tylko golfiści, amatorzy jak my mogą grać, nikt nie może, kto gra w high school. Ale no, jak kończą szkoły, kończą w kaledrze, nie będą grali jako pros, no to są very welcome do grania z nami. Jak my nie grają jako pros, no to czemu nie? Tomasz Startek, a jestem w tym roku kapitanem drużyny chicagowskiej. Gramy oczywiście Ryder Cup, czyli golfowy. 12 osób z Chicago przeciwko 12 osobom z reszty Ameryki, czyli Stany Zjednoczone, Kanada. Mamy Nowy Jork, Connecticut, Michigan, Toronto, Arizonę. Jest to jeden, wydaje mi się, z ciekawszych też turniejów, dlatego że odbywa się co 2 lata i w tym roku mamy Chicago, w następnym roku będziemy go mieli w Michigan. Przepraszam, nie w następnym roku, tylko za 2 lata. 2 lata temu był w stanie Nowy Jork. I
udało nam się w tamtym roku, 2 lata temu go wygrać, także puchar jest przechodni. Mamy nadzieję, że go utrzymamy. Mamy świetny czas. Jeżdżąc też po świecie, gramy w różnych krajach, na przepięknych polach golfowych, które są niesamowicie piękne i inne w każdym kraju. Udało mi się właśnie grać przez tydzień, 2 tygodnie temu w Irlandii. Przepiękne pola, przepiękny kraj, a teraz właśnie gościmy naszych przeciwników w Chicago, ale to nie są prawdziwi przeciwnicy. Dla nas jest najważniejsze etykieta, sportsmanship, i my mamy być bardzo fair. Golf jest bardzo odmiennym sportem, dlatego że same wyniki każdy z zawodników zapisuje sam. Także jest bardzo ważne, żeby nie oszukiwać. Więc to jest taka impreza, gdzie my nie oszukujemy. Ładnie się uśmiechać.